Serdecznie, ale miło mi powitać Was na drugim dniu przesłuchań powiatowych rokowań 2023 w Białymstoku. Organizatorem rokowań jest tradycyjnie Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w którego siedzibie znajdujemy się dzisiaj w tak zwanych spotkach, a partnerami, zwłaszcza głównym partnerem strategicznym i medialnym jest Polskie Radio Białystok w Białymstoku. Drugim partnerem na ten dzień rokowań jest 69 Guitars, pracownia lotnicza Artura Łupińskiego. Tutaj mamy jego baner, który ufundował nagrodę dodatkową. Ta nagroda to jest pełny serwis lotniczy, gitary lub basu dla wybranego gitarzysty lub basisty spośród muzyków, którzy zagrają na finale rokowań w październiku. Rzeczy, które pewnie najbardziej wszystkich tutaj nęcą, może nie wszystkich, ale większość młodych muzyków, czyli nagrody finansowe ufundowane przez Podlaski Instytut Kultury, to 5000 zł dla zwycięzców, 3000 zł dla tych, którzy zajmą drugie miejsce i 2000 zł za miejsce trzecie. Dodatkowo Polskie Radio Białystok jako nasz partner funduje tradycyjnie koncert live na antenie w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok oraz kwalifikację automatyczną dla jednego z zespołów finałowych do muzycznej nagrody Polskiego Radia Białystok, czyli niebieskiego mikrofonu. Mogę tylko troszeczkę jeszcze uchylić rąbkę tajemnicy, że jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnym partnerem, który zgłosił się do nas dosłownie kilka dni przed rozpoczęciem tego etapu koncertowego, ale nie powiem nic dalej. Nagroda bardzo fajna, bardzo wartościowa. Jakby dojdzie do skutku, to wtedy podzielimy się z Wami tym. Na pewno będzie to fajna frajda dla jednego z zespołów, które w finale zagrają. A dzisiaj przed nami zagrają Wada Fabryczna, Polski Związek Kitów na Wolności, Filler Epizod, Rusty Tick, Redaktor, Shangri-La, Doom, Waterside i Malfunction. Występy, jak to w konkursie zespołów, będzie oceniać trzyosobowe jury w składzie: Emilia Świętochowska, Podlaski Instytut Kultury, Marek Gąsiorowski, Polskie Radio Białystok i Artur Szydłowski, Podlaski Instytut Kultury, koordynator rokowań. Kłaniam się Państwu i nie przedłużając, zapraszam na scenę zespół Wada Fabryczna.
teraz sobie pomogę. A Wada Fabryczna to zespół, który powstał w 2021 roku z inicjatywy Tomasza Pietrewicza i Krzysztofa Chumiennego. Do tej pory zagrali kilka koncertów i pracują nad nagraniem materiału na płytę. Więc przekazuję scenę Wada Fabryczna. Witamy, Wada Fabryczna. Zaczyna się marzeniem pasji.
dużo tekstów. Tak, nieudacznik.
dzieciom też boimy, że się trzeba bić. Czy będą znały świat piękniejszy niż był nasz? Dziękujemy, Mada Fabryczna.